Teraz jesteśmy na wyprawie i znaleźliśmy tutaj takie coś. Eryk, poświeć tutaj na to. Poświeć! Mamy tutaj węża. On żyje. Za mały patyk, duży patyk. Węża jak w tym. Ja się trzykam. Jak to się nazywa? Indianie Jones. Zaraz tutaj znajdziemy patyk, żeby go usunąć z drogi. Jak nie ty, bo ci dziabnie. Patrz, obserwuj. Żeby go nikt nie rozjechało. Odsuńcie się. Nie bój się, Miśka. Czekaj. Przesuń go jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Patyk nam się złamał. Próbujemy uratować węża, żeby go przesunąć, ale nie wiadomo co to jest, czy to jakiś żmija nie jest, czy coś. On sobie śpi tutaj, nie? Odsuń się, Eryk! Chodź. No, rzuca chodź się. Chodź tu, Eryk! Słyszysz, jak syczy? On chyba sobie pójdzie za chwilę, mam nadzieję. Jezus Mariusz. Dobra, aż go zostaw, nie? O, jest tutaj tych robali, co? Cholera, co to wie, co to jest? Indiana Jones by pewnie wiedział. My niestety nie wiemy. Dobra, damy mu spać, idziemy to dalej, wycieczka. Dziabnie cię w tym. A u nas najpierw węże, a teraz dziki. Dwójka śmiałków odważyła się podejść do dzika. Pomału zbliżamy się w stronę. Siepacza. A on sobie tam stoi i szuka trufli chyba. Albo robi jednego. Dzika świnia. Ciężko powiedzieć. To jest gudziec chyba, wiesz? To jest ten z Króla Lwa. A w Łabędach był taki jeden, co na dzikiej świni do ślubu jechał. No był taki. Był, nie? A jego żona miała welon z koca. No, a wiesz, że on do mnie na siłkę chodzi, Norbi. Co ty gadasz? Nosimy się z krainy dzików. Żaby. Do krainy żab. Patrz, ile tu ich jest. To są jedna, dwie. Ej, zostaw tą żabę! Żabę nocą. Mniej więcej tak. Zostaw tą żabę. Co ty tak piszczysz? Żaby się boisz? Tak. A tak są trujące? Nie, są trujące, są zwykłe ropuchy. Co? Co? Śliszka, co? Zostaw już tą żabę. To on, co jej zrobił? Co się stało z tą żabą? Wytrzyj tu chusteczkę moją, wytrzyj. A po żabach przyszedł czas na szukanie ryb w tatarakach. Co jest coś? Co tam rzuciłeś? A czy tu, to kozę. Na pewno będzie. Podobno to są też krokodyle. Jak zobaczysz, Eryk, krokodyla, to uciekamy, dobra? Ej. Pora chyba zakończyć pomału nasz Blair Witch Project. Gdzie? Żaba zostawiła tylko cień po sobie. I udać się na spoczynek. Bo noc jest długa, a żaby pouciekały. Erykowi jednak jest ciągle mało. Chcesz zjeść żabę? Chodź. Szuka idealnego trofeum do swojego pudełka. Ej, jako ona jest wielka. Się kolejna żaba. Czy Eryk ją upoluje? Ej, 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 ej! Nie waż się. Czy uda mu się? Nie dotykaj tej buzi tymi palcami z żaby. Czy żaba? Chodź. Czy Eryk? Chodź. Żaba? Czy Eryk? Chodź. Kto będzie zwycięzcą tego pojedynku?
Żaba wycofała się. Eryk nie podjął walki. Kiedy już myśleliśmy, że nic nas nie spotka, znaleźliśmy małego zaskrońca. Nie wiadomo, czy to jest zaskrońca. Skroniec. Daj mi palca. Weź go do ust. Weź go do tego. Tam sobie go weź. No. Widzisz, jak za łebko musisz złapać. Erik! Tutaj ktoś ten podjął walkę, widzę, ze skrońcem. Takie ma? Masz rację, przyjacielu, uciekaj. Teraz już naprawdę impreza ma się ku końcowi i udajemy się na zasłużony odpoczynek. Dzieci w pewnym wieku są sadystami, nie? Też pewnie zabiłeś nie jedną żabę, jak byłeś mały. No. Dmuchałem ją rurkami.